Przeważnie przedsiębiorca sprzedający usługę wystawia fakturę dokumentującą transakcję i przekazuje ją nabywcy. W niektórych przypadkach można dokonać zmiany ról. Faktury sprzedażowe wystawia nabywca, a nie sprzedawca usługi. W materiale przedstawię, jak dodać dokumenty, które otrzymaliśmy lub wystawiliśmy dla kontrahenta zgodnie z zawartą umową na samo fakturowanie. Pierwszy przykład. Otrzymaliśmy fakturę przychodową od naszego klienta na kwotę 500 euro za zrealizowanie zlecenia spedycyjnego. Weźmy w szczegóły tego zlecenia od klienta. Użyjmy opcji generuj przychód. Uzupełnijmy wymagane dane zgodnie z otrzymanym dokumentem. I kliknijmy generuj. Faktura została utworzona. Przejdźmy do edycji, klikając ikonę ołówka w prawym górnym rogu. Pod polem przypisany kontakt znajduje się opcja samofakturowanie. Oznaczmy ją. Pojawiło się pole numer, gdzie należy wpisać numer otrzymanej faktury od klienta. Zapiszmy zmiany. W szczegółach faktury możemy załączyć plik otrzymanego dokumentu. Zmieńmy status na wystawiony. Dokument jest gotowy. Drugi przykład. Zawarliśmy umowę z przewoźnikiem na samofakturowanie. Po realizacji zlecenia możemy wystawić mu fakturę kosztową. Weźmy w szczegóły tego zlecenia dla kontrahenta. Użyjmy opcji generuj wydatek. Uzupełnijmy wymagane dane. Wprowadzamy numer. Kliknijmy opcję generuj. Faktura została utworzona. Przejdźmy do edycji, klikając ikonę ołówka w prawym górnym rogu. Pod polem przypisany kontakt znajduje się opcja samofakturowanie. Oznaczamy ją. Następnie zapiszmy zmiany. W szczegółach faktury kosztowej pojawiła się opcja pozwalająca na drukowanie i wysyłkę faktury. Zmieńmy status dokumentu na wystawiony. Kliknijmy drukuj wyślij. W prawym górnym rogu dokumentu znajduje się informacja o samofakturowaniu. Możemy wysłać gotową fakturę. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i dowiedz się, jak CargoLink usprawnia pracę i zwiększa zyski. Link znajdziesz w opisie. Polub film i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami w CargoLink.